Zielarnia Pienińska, która jako nieliczna w naszym kraju promuje wysoko wibracyjne, dziko rosnące zioła zbierane ręcznie. Podnoszą naturalną odporność organizmu i wspomagają walkę z wirusami. Zaletą tych preparatów roślinnych jest ich łagodne działanie, brak toksyn i skutków ubocznych. A jak z nimi pracować, przetwarzać, obrabiać? Zdradzają na szkoleniach wykładowcy Zielarni Pienińskiej. Poznałam nieco inaczej strukturę ziół, akupunktury i terapii, bo doszła do tego energoterapia, prawda? I coś takiego, co u nas można by było nazwać paranormalną medycyną, czyli zjawiskami, które się zadziewają w nie do końca wyjaśniony sposób. Wyjaśniony na nasz umysł, natomiast wyjaśniony w klasyce medycyny miejskiej, w naukach w 100%. Ścieżka klasyczna, dlatego o tym mówię, żebyście też wiedzieli, dlaczego w taki sposób prowadzę warsztat, żebyście mnie też troszeczkę poznali. Jestem może trochę taką egzotyczną atrakcją na tym kursie, gdzie jakby mamy tutaj naturę, mamy nasz kraj, prawda, mamy Polskę, mamy tutaj totalnie lokalne rośliny, a tutaj nagle wjeżdża medycyna chińska. I ja rozmawiałam z Pawłem, w bardzo fajny sposób szybko się dogadaliśmy, dlaczego też mogę poprowadzić Wam zajęcia i co będzie tutaj ciekawostką. My oczywiście nie będziemy tutaj prowadzić zajęć z samej medycyny chińskiej, ale pokażę Wam, w jaki sposób można pracować z ziołami, które znajdziecie z uwagi na moją profesję w sposób kulinarny, czyli po prostu jedząc je i żywiąc się nimi, a różni się to troszeczkę od fitoterapii i ziołolecznictwa, ponieważ spożywamy tych roślin wtedy dużo. I też wymaga to czasami specjalnej obróbki, czy też wyboru rośliny, czy też pory roku jej zebrania, żeby po prostu nie zatruć się nią, czy nie przedawkować. Natomiast chciałabym uporządkować Wam sposób doboru terapii ziołami, nie mając jeszcze jakiejś głębokiej wiedzy na temat chorób, czy właśnie fitoterapii, czy dokładnie tworzenia receptur, żebyście już mogli z tą wiedzą, którą macie, zacząć się posługiwać i jedzeniem, i roślinami, bo przecież żywność to jest, są także dziko rosnące rośliny jadalne. To, że przestały być dzikie, no to już jest problem współczesnego świata, ale wiele osób zaczyna z powrotem przywracać taki naturalny system, czy to ogrodów leśnych, czy permakultury. Pomiędzy kwitnieniem, a już tworzeniem się nasion zazwyczaj wszystkie rośliny jadalne, o których mówimy, zaczynają być łykowate. Więc raczej wtedy już nie są używane kulinarnie, ewentualnie jako przyprawy, czyli są cięte, mielone, bo oczywiście leczniczo tak, natomiast tutaj staram się zwrócić uwagę na takie najedzenie się rośliną, więc nic się nie stanie, ale no, trzeba to potem rzuć, wypluwać te łyki, czy właśnie zdrewniałe części, więc... Czyli jakby jakoś chodzi, tak? Tak. Jedzenie, tak. Tak, niestety nie mamy... Tak, dokładnie tak. Nie mamy aż tak rozbudowanych szczęki jak krowa, czy te wszystkie przeżywające. I tutaj nie jest to do końca wskazane, żeby aż tak zdrewniałe rośliny spożywać. Hałas jest jadalny. Oczywiście cała roślina jest jadalna, ale łodyżka i liście nie są atrakcyjne, więc będziemy szukać kwiatów. Możecie zbierać. Pomysł jest taki, żeby zebrać rośliny na napar. Czyli tutaj mieliśmy miętę, skrzyp, dziurawiec, przytulię ewentualnie, babkę, żeby zebrać rośliny na sałatkę i rośliny na podpieczenie, czyli po prostu jako dodatek, jako farsz. Żebyście mieli trzy różne jakby opcje jedzeniowe, prawda? Więc kwiaty też zbieramy, żeby zrobić z nich sałatkę. Więc to będzie świetny dodatek. Haber kwiat. I teraz tak, mamy trzy totalnie takie same rośliny, jeżeli by powiedzieć, dla takiego laika, bo wyglądają bardzo podobnie. Nazywają się w różny sposób. Mają jeden punkt wspólny pomiędzy nazwami, co mnie bardzo rozbawiło. Różnią się liściami. I wszystkie są jadalne, nie ma problemu z pomyłką. Zbieramy głównie kwiaty, dlatego że te kwiaty są dość zbite. Roślina przypomina mniszka, ale jest wyższa. I łodyga nie jest pusta w środku i tak gruba jak w mniszku i nie wylatuje z niej sok, tylko jest normalnie cienką, sztywną łodygą. I mniej więcej rośnie gdzieś na wysokość pół metra do nawet metra wysokości. Listki ma podobne, kwiat też. Jest żółta, natomiast wszystkie mniszki i właśnie te trzy rośliny, które zaraz Wam wymienię, mają jedną wspólną fajną cechę,
Czyli ten kwiatostan jest bardzo zbity i gruby i płatki, które wychodzą z niego, są bardzo delikatne, czyli tworzą kapar. I najlepiej zbierać je przed rozwinięciem i wtedy je marynować, ale nawet po rozwinięciu ten spód właśnie kwiatostanu jest na tyle mięsisty, bogaty w środku też wypełnienie, że jest super też jako dodatek do potraw, do podpiekania, do makaronów. Raczej nie na surowo, chyba że już jest w pełni rozwinięty kwiat. Kapar jako nazwa to jest nazwa nierozwiniętego kwiatu. To jest jakby faza, stan rośliny. I tak naprawdę kapary możemy robić z każdego nierozwiniętego kwiatu. Więc te kapary, które my znamy jako kapary takie w zalewie, które się w kuchni jakiejś tam włoskiej stosowało, faktycznie jest to kapar z drzewa kaparowego i był to jakby taki zalążek tego przepisu. Natomiast kapary możemy robić z wszystkich nierozwiniętych kwiatostanów, jadalnych, prawda? Lub z lekko rozwiniętych kwiatostanów. Jeżeli kwiatostan już jest pełny, to już zjadamy na surowo cały kwiat. Można robić pasty z kwiatów, natomiast one zazwyczaj są lekko gorzkie, i ja raczej ostroję wokół tego, żeby już taką pastę na przykład pomieszać z miodem, połączyć z miodem, na przykład dodawać do herbaty, czy robić z nich potem już jakiś taki słodzik, prawda? Są bardzo bogate w substancje. I czy znacie tak, właśnie taką roślinę? Kozibróg łąkowy, brodawnik jesienny i prosiecznik szorstki. Z nazwy, ja też nigdy w życiu nie wiedziałam, że one się tak nazywają. I teraz zobaczcie część wspólna. Kozibród, brodawnik i szorstki prosiecznik. No. Mamy trzech brodaczy, więc łatwo ich zapamiętać. I czym się różnią? Kozibród łąkowy ma dokładnie tą samą formę. No będziemy je dzisiaj spotykać, bo widziałam na tym terenie. Cienka, bardzo długa nóżka, żółty kwiat przypominający totalnie mniszka. I na dole, przez to, że to są rośliny, które rosną raczej w terenie suchym, czasem nawet bardzo suchym, one rozkładają na podłożu taką rozetę z liści. I też znów przypominają mniszka, natomiast jest dużo bardziej płaska ta rozeta, przytwierdzona do ziemi, one muszą tak zebrać. Często mają włoski, żeby nie parowały, bo rośliny, które mają włoski, mają je po to, żeby też zbierały wilgoć, a nie odparowywały. Nie? Te włoski są często pokryte woskiem, więc ta roślina ma bardzo duże czucie też na przestrzeń. I teraz tak, kozibród łąkowy ma liście podłużne, bardzo przypominające do babki lancetowatej. Brodawnik ma liście przypominające rukole, czyli bardzo takie poszarpane. A prosiecznik szorstki ma połączenie tych dwóch rzeczy, czyli przypomina rukole, ale koniec ma zaokrąglony. Więc generalnie one wszystkie są jadalne. Tak. Szorstki. Tu zbieramy kwiaty. Mówię wam o tym dlatego, że ich jest dużo i fajnie te kwiaty zbierać. One są niesamowicie bogate w mikroelementy. Można z nich robić miody, można z nich robić syropy, można je zasypywać solą i po jednym dniu, kiedy one troszeczkę zmiękną, używać do sałatek, właśnie jako kapary marynować, więc bardzo ładnie wyglądają i są bardzo smaczne, więc jest to taki bardzo dostępny produkt, dlatego też je wszystkie, bo wiecie, moglibyście się spotkać i powiedzieć tak, aha, no u mnie rośnie taki, zbieram, ale ten ma inne liście, prawda, to chyba nie jest to. Dlatego też tutaj to szerzej omówiłam, więc myślę, że taki fajny zasób, bo jest ich dużo. Kwiat bzu, wiemy jak wygląda? Czarny bzu, jest biały, prawda? I tutaj widziałam, że jak jechaliśmy właśnie do tego miejsca, to w trakcie drogi było całe drzewo jeszcze w kwiatach. Może się uda zatrzymać po prostu i trochę nazbierać, dlatego że jest to przepyszny kwiat, z którego można robić takie piwko. I to w ogóle może was też zainteresować, bo robi się to tak, ponieważ w pyłku tam są bardzo podobne do drożdży winnych jakby składniki, to on ulega fermentacji i tej zdrowej fermentacji, więc zbieramy te kwiatostany, nie otrzepujemy z pyłku, tylko w całości, tak jak zostały zebrane, staramy się odrywać tylko te prawdziwe, małe kwiatostany od łodyżki bazowej, bo ona jest gorzka. Więc w zasadzie trzeba z całego kwiatostanu oderwać te malutkie. Przepraszam, mówimy czasem o lilaku? Nie, o czarnym bzie, tak, o czarny bez, on ostatecznie ma czarne owocki, natomiast kwiatostan ma bardzo szeroki baldak, biały, bardzo dużo pyłku, pięknie pachnie i
zalewam to wodą, dodajemy jakiś słodzik naturalny, bo chodzi o to, żeby ta fermentacja zaczęła pracować, bo te substancje wiążą się z glukozą i po prostu muszą ulec połączeniu, więc może to być miód, może to być cukier trzcinowy, melasa, cokolwiek, co będzie miało tą słodką naturę i tego dodajemy troszkę, dosłownie na przykład 5-litrowy garnek, na tam połowę garnka baldachów, prawda, to będzie 5 litrów napoju, dajemy na przykład 2-3 łyżki miodu i na taką grupę taki garnek spokojnie wystarczy i zostawiamy na noc. I na drugi dzień wyciągamy te kwiaty i dzieje się rzecz niesamowita, dlatego że uległo to fermentacji delikatnej, to jeszcze nie gazuje tak bardzo, gdybyście zostawili na 3 dni, to by zgazowało, co też jest pyszne, więc taki schłodzony napój w ogóle jest przepyszny. Natomiast im później, tym więcej już będzie procesów fermentacyjnych i zacznie się tworzyć octem. Natomiast to też jest fajne, bo tworzy się coś na kształt pomiędzy octem a kombuczą. Czyli tutaj robiliście też chyba te herbatki z grzybem kombuczą, prawda, ostatnio. Więc też jest to już bardzo fajny dodatek, natomiast już jest na tyle octowy, że raczej już po prostu używam go w sałatkach jako octu. Więc jeżeli mi przeleży te piwko w zopę, no to najpierw sobie piję 1-2-3 dni, a potem już zostawiam na ocet, prawda? Więc mamy tutaj niesamowity zasób, ponieważ ta roślina ma ogrom pyłku i ten pyłek z uwagi na składniki, które ma w sobie przeciwgrzybiczne, przeciwpasożytnicze, ponieważ pszczoły się tym chronią, bardzo odżywcze, bogate w minerały, więc mnóstwo tego wypijemy. A fermentacja, która dodatkowo wspiera florę bakteryjną, będzie tutaj świetna dla jelit. Natomiast z tego kwiatu czarnego łobuzu możemy też oczywiście robić naleśniki, czyli panierować w cieście naleśnikowym, w cieście z mąki z ciecierzycy, czy też kukurydzianej, jakiejkolwiek mąki i piec jak naleśniki, więc to są tylko placuszki. Można też otrzepywać kwiaty z pyłku i zbierać pyłek. Jest to dość pracochłonne, natomiast powiem Wam, że chyba to jest jedyna możliwa forma zebrania dużej ilości pyłku z kwiatów, jak na człowieka. Chyba żadna inna roślina nie ma takiego bogactwa pyłku. Można zbierać też pyłek sosny, który jest też dość drogi, bardzo pożądany i też dość łatwo się go zbiera paradoksalnie, natomiast trzeba schodzić i otrzepywać i zbierać. Męski pyłek sosny, gdzieś zobaczyłem na jakiejś angielskiej aukcji, to po prostu, nie wiem, chyba 4000 funtów za 100 gram. No, 100 gram to już sporo, tak, tak. Ale powiem Ci, że z doświadczenia około 5 gram jesteś w stanie nazbierać w dzień. Spokojnie. A co robić z tym pyłkiem? Spożywać. Po prostu go jeść. Można go kupić i to nie mówię cały dzień zbierania, tak po prostu wyjść sobie tam to na... To jest dużo. Tak, jest go dużo. Ja zainspirowany tym sosnowym w ubiegłym roku pozyskałem, myślę, że około kilograma pyłku męskiego z konopi, co też pytanie w Polsce nie ma, ja mam plantację, mam ten pyłek, a ten moment spotkałem jedną dziewczynę, która powiedziała, że ma pomysł, też zielarka, i że wyśle jej w tym tygodniu próbki, żeby spróbowała cokolwiek. Tak, każdy pyłek. Zrobiliśmy taką mieszankę ziołową do kąpieli, bo tak jakby ja dawałem testować, bo nikt nie ma, to będzie wyczywa troszeczkę. Trzy panie mi powiedziały, że to pachnie męskim nasieniem. W większości widać było, że coś się dzieje tak jakby u kobiety z sokiem. Tak. Hormonalnie. Hormonalnie, bo tak jakby te, które są w stanie czytać swój organizm. Więc zrobiliśmy mieszankę do kąpieli, żeby... Ale zaraz jak zrobiliśmy, to jedna rzuciła, że ona da swojemu mężowi, bo jemu by się przydało właściwie niż jej, nie? Tak, i tak, tak ciekawe, może ty byś miał jakiś pomysł na ten powiem tak, pyłek pszczeli, znaczy w ogóle pyłek roślinny, generalnie wszystkich kwiatów, ma bardzo mocne właściwości też dotyczące gospodarki hormonalnej. Jeżeli chodzi o to, jak dokładnie wpływa i na co będzie najlepszy, trzeba by było poddać go testowi, prawda? Tutaj pyłki niektórych roślin zostały sprawdzone i są w użyciu, natomiast nie słyszałam jeszcze nigdy o pyłku konopnym dostępnym. Bardzo się teraz stał właśnie popularny ten pyłek sosnowy, który
tak jak mówisz, ma właściwości afrodyzyjne, witalizujące i poprawiające libido. Dlatego w zasadzie środowisko, w którym stał się popularny, to jest takie środowisko szamańsko-uzdrowicielskie, gdzie wie się, że tak naprawdę witalność przejawia się poprzez sprawność seksualną i energię seksualną w ciele. Dlatego większość ziół Ameryki Południowej to są zioła afrodyzyjne. I bardzo wielu pacjentów, którzy dostają ode mnie mieszanki na bazie ziół z Ameryki Południowej typu maka, sarsaparilla, katuaba, muirpuama, to są wszystko korzenie lub rośliny, które przede wszystkim działają w takim sensie, poprawiają układ krążenia, witalizują, natomiast efektem ubocznym, jak ja to mówię, jest jakby ten efekt afrodyzyjny, tak? Więc ma to sens. Na taką polską rapę, szamański byłek. No, bardzo ciekawe. Bo jest bardzo delikatny w ogóle, tak. Jest bardzo mega delikatny w ogóle. To, co się dzieje, tak jakby kosmetycznie też, jak pracuje czasem przy tym. Właśnie ciekawe, jak w kosmetyce też, nie? Dogojenia ran, właśnie na zmiany hormonalne. Myślę, że w tym kierunku trzeba by było iść i odżywiające, i witalizujące, bo do tego jest pyłek, prawda? Więc jakby, wiecie, jest no, strukturą najcenniejszą tak naprawdę w całej roślinie, oprócz nektaru. Więc to są te dwa czynniki. I jest to nasienie roślinne, prawda? Więc zawiera cały kod i w tym momencie mamy no, esencję totalną. Także bardzo, bardzo cenna substancja. No widzisz, super, że też na temat tego pyłku, więc polecałabym Wam, żebyście też na przykład jak macie drzewo całe bzowe, zakwitło, pozbierać i po prostu pootrząsać ten pyłek. Z reszty zrobić sobie czy to syrop, bo można potem też mieszać, prawda? I na przykład ten pyłek dodać do miodu. I zrobić prawie taką pierzgę, prawda, wtedy. Oczywiście nie przefermentowaną, bo nie ma tych enzymów, ale możemy sami tworzyć miody z pyłkiem. I tutaj mamy szansę bardzo dużo go zebrać. Ja słuchajcie, no, w zasadzie z jednego drzewa, no to miałam jakąś taką naprawdę solidną garść tego pyłku. Przy użyciu zewnętrznym też można. Tak, tak, oczywiście, na ranę. Albo tak. Masażu, albo coś. Jest to pył, pytanie, co byś z tym zrobiła, czy byś to w czymś rozumiała. Jest to bardzo odżywcza i chroniąca i regenerująca substancja, dlatego też tak cennie zbierana przez owady, prawda? Świetnie. Szczawik zajęczy? Nie znacie? No co, ty nie znacie? To zwykły, to tak. No to super, no to będziemy zbierać dzisiaj. Ja tu uwielbiam. To jest, słuchajcie, wygląda to jak kłoduczyna. Tak. Jest malutka, jest chrupiąca i jest cudownie kwaśniutka. Robi się z tego świetną szczawiową, super dodatek do zup, do jakichś dań. Także nazbieramy go sobie. Jest malutki, więc no tam trzeba dziubać, prawda? Ale ostatecznie zbierzemy. Ja mam pomysł taki, że jak będziemy na tym miejscu do zbierania, po prostu co zobaczymy, no to ustalimy, tak? Ja od razu postulat, żeby tego nie wrzucać wszędzie, bo akurat mam moment, kiedy mam te wapienno szkawianowe kamienie. Tak. I tutaj, powiesz, to musiałby się rozpuszczać, bo jest to szczaw, prawda? Stąd nazwa. Ma jednak te szczawiany, natomiast to są tak mikro ilości, że generalnie nie zaszkodzą ci, jeżeli już masz te kamienie, więc gorzej nie będzie. Natomiast oczywiście zrobimy jedną potrawę, bo tutaj bardziej chciałam, czy nawet sałatkę, bo on jest teraz tak fajny, że możemy śmiało go jeść. Można go wyrywać w całości i odrywać korzonek, ale ja raczej urywam po prostu te małe konieczynki i zbieram. Super na surowo do jedzenia, także jeżeli chodzi o szczawiany, to tutaj on je będzie zawierał. Mamy też nostrzyk żółty, ziele. Nie widziałam go wczoraj. Jest szansa, że go znajdziemy. Roślinka o bardzo małych zielonych listkach, ale kwiatostan jest na tyle charakterystyczny, bo przypomina takie grono żółtych kwiatów. I jest dość podobny do wyki ptasiej. To jest ten taki oplatający, bardzo pięknie pnący się taka roślina z też takimi w zasadzie liśćmi przypominającymi liście mimozy i ma fioletowe kwiatuszki w gronie. Więc zobaczymy, dlatego tą roślinę tu napisałam, bo jest szansa, że ją znajdziemy, natomiast ona ma aromat waniliowy, więc się genialnie sprawuje do deserów. I jest często spotykana, ale nie wiem, czy tu w tym regionie ją spotkamy. Czyli nostrzyk żółty jako ziele, kwiat i ziele po wysuszeniu lub po ugotowaniu daje aromat wanilii, pudingu i świetnie się sprawuje do kompotów, do takich dań bardziej słodkich, także coś wspaniałego. Konieczyna czerwona,
czyli biała i czerwona, możemy rozpoznać tutaj ją po kolorze główki. My będziemy zbierać czerwoną, będziemy zbierać kwiatostany, ponieważ są wspaniale pysznie słodkie i bardzo soczyste odżywcze. Więc jak najbardziej jadalna część. Biała koniczyna natomiast jest jadalna, ale kwiatostan jest bardziej taki łykowaty, więc raczej młode liście. Natomiast tutaj czerwone kwiatostany. Kołamica zwyczajna. I to jest ten żółty groszek. Też długo widziałam. Kołamica zwyczajna. Wygląda jak mały tnący groszek i ma żółte lwie paszczki. Tak jakby przypomnieć. Jest go tu sporo dosyć. I tutaj możemy zbierać przede wszystkim właśnie kwiaty, które w smaku przypominają groszek. Jasnota biała. Kojarzycie? Kwas. Totalnie rozprzestrzeniony. I jest pokrzywa i biała. Wygląda jak pokrzywka, natomiast kwiatuszki ma umieszczone pod liśćmi. Jest mniejsza. Purpurowa, zwana plamistą, czy też po prostu purpurowa, bo mamy białą purpurową, łatwo je rozpoznać. I tutaj zbieramy kwiaty. O tyle to jest babranina, że te kwiatuszki są małe. Jest cała roślina jadalna, ale nie jest jakoś bardzo smaczna, natomiast jest jej tak dużo, że dobrze się sprawuje w sałatkach, więc może być jakąś taką ciekawą bazą. Szczaw oczywiście, tak jak żeśmy wspominali, też jest już kwitnie, ale mimo tego możemy troszeczkę dozbierać. O przywrotniku mówiliśmy, są duże liście, więc też możemy sobie dozbierać do herbatki. Tu sobie zrobimy taką herbatę z miętą, skrzypam przywrotnikiem i przytulią. I teraz tak. Świerzbica polna. Kojarzycie? Bardzo piękne kwiaty. Na cieniusieńkich łodyżkach. Bardzo taki... ma rurkowate płatki, fioletowy, lekko fioletowy kwiatek. Rosną tutaj, więc... On ma chyba inną nazwę też potoczną. Także jak znajdziemy, to Wam pokażę. I zbieramy kwiatostany. Cykoria podróżnik. Cykorię rozpoznajecie? Przepiękny niebieski kwiat, płatki są prostokątne, bardzo łatwo rozpoznawalne. My będziemy zbierać kwiaty, bo też widziałam, że są. Natomiast jadalny jest też korzeń i on ma najwięcej właściwości leczniczych. I on działa trawiennie, żółciopędnie, natomiast korzeń zbieramy dopiero na jesień. Więc tutaj cykorią się dzisiaj posilimy jako kwiatem. Żółciopędnie działa korzeń, czy kwiaty też? Same kwiaty będą miały najmniej tych walorów leczniczych, dlatego że są bardzo delikatne. Będą miały walory energetyczno-aromaterapeutyczno-strukturalne, dlatego też powinny być spożywane. Natomiast raczej ziele i korzeń, jeżeli chodzi już o wątrobę. Działa regeneracyjnie też na wątrobę, tak jak ostropest. Więc bardzo fajnie tutaj będzie cykoria. Ja też, jak te roślinki pozbieramy, to też tutaj do każdej z tych roślin jakąś fajną rzecz Wam dopowiem pod względem zdrowotnym, bo tutaj teraz lecimy tak po kolei. Kwiat cykorii przy nerkach. Moczopędnie? Czy kamienie właśnie? No, no wywala wszystko, co? Jest niesamowicie silna, jeżeli chodzi o nerki. A to może kamienie? Przepraszam, jaki kolor dajesz? To będziemy mówili o przynajmniej czterech ziołach, które też filtrują nerki i rozpuszczają w tym. Także... Korzeń wietruszki do nerek. Rukiew wodna, nie wiem czy znajdowaliście, może jest szansa, że znajdziemy, bo będziemy też szli w mokrym terenie, może przy potoku, może przy jakiejś kałuży. Super jak po prostu szpinako, sałato, ona jest malutka roślina, położąc się przy mokrych brzegach. Ma takie sercowate, okrągłe listki, bardzo przyjemne. Natomiast nie wiem, czy tutaj nie jest zbyt leśno łąkowo i czy ona będzie, zobaczymy. Krwawnik. No wiadomo, natomiast krwawnik jest bardzo łatwo pomylić, kiedy jest już dobrze wyrośnięty z kilkoma innymi trującymi roślinami, jeżeli chodzi o baldachy białe. Więc o tyle łatwo się pomylić, jeżeli nie rozpoznamy dobrze listków krwawnika, bo liście krwawnika są niesamowicie charakterystyczne, są pierzaste, naprawdę łatwo to odseparować. Natomiast zdarza się, że roślina jest już bardzo wyrośnięta, liście gdzieś tam są pochowane i mamy kilka po prostu dodatkowych roślin, które i z barszczem można pomylić i jakby... Staje kwiat, kwiecioła. Tylko właśnie, o widzicie, na przykład tutaj jest na przykład szalej, ma taki sam baldach, blekot ma taki sam baldach. No one oczywiście na pierwszy rzut są takie same, tak? Jakbyśmy je dobrze opisali, sprawdzili liście, tu widzicie, widać, że no liście no nie przypominają krwawnika, tak? Przypominają bardziej... Tak, tak.
ma bardziej zbity welgar. Tak. To jest kwiścią też, tak? Natomiast tutaj widzicie, ten blackwood też ma zupełnie inne liście, bo zobaczcie, że ma też te markatkowe liście. Natomiast naprawdę mi się zdarzało, że te rośliny były tak wyrośnięte i tak zarośnięte, że te liście gdzieś tam się gubiły i no, nie zbierali się. Nie? Natomiast tutaj mamy chwarnik. I ewidentnie liście są pierzaste, cienkie. Będziemy go jakby zbierać, więc ja Wam go pokażę. Natomiast jeżeli chodzi o baldachy, głównie liście ratuje sytuację, nie? Bo tutaj mamy... To baldach jest co? To jest konstrukcja liścia? Czy... Kwiat. Aha. Tak. Baldach jest ułożony w taką strukturę... Tak jak bez czarny to masz. Tak, tak jak właśnie czarny bez. To są baldachy, nie? Czyli właśnie tutaj liść jest wyznacznikiem. I nie pomylicie się, jeżeli chodzi o liść kwarnika, bo cała ta reszta tkujących roślin ma liście w kształcie, tak jak pokazywałam, marchewki, czy może bardziej nawet podagrycznika. Natomiast tutaj no, trzeba po prostu uważać na liść zachować, nie? Czyli mamy kwarnik i została nam ta wykaptasia. To jest też pnące się wykaptasia. Przepiękne fioletowe kwiaty, jest tego dużo, jemy głównie kwiaty, bo tak jak przytulia, one ostatecznie robią się twarde i te pnącza, no niestety nie są do końca zjadliwe, natomiast kiedy roślina jest młoda, może jeść wszystko, to przyjemny smak. Potrafią być dość ostre, pikantne, lekko gorzkie, więc będziemy używać kwiatów. Można je poddawać obróbce bez problemu, też bardzo dobrze smakują. Czyli pnąca się roślina z fioletowymi kwiatuszkami w kształcie takiego grona, więc też spokojnie znajdziemy. Więc to są te rośliny, które ja tutaj znalazłam, które też są jadalne, można je zebrać dużo. W zasadzie oprócz tego, co jeszcze sobie zrobimy później na wykładzie, omawiając już konkretnie pewne rośliny i sposób użycia w jedzeniu i też dodatkowo działanie medyczne. Nie tak szeroko, bo wiecie, każda z tych roślin ma przynajmniej 3-4 zastosowania medyczne. Tak jak tutaj na przykład powiedziałam, że i nerki, i wątroba, i żółciopenne, i trawienne. Nie będę ich wszystkich zawsze wymieniała, natomiast te, które uważam za takie najciekawsze i najbardziej cenne też kulinarnie, ale też medycznie, bo na przykład są wybitne w jakimś tam działaniu. No, wszystkie te rośliny młode możecie jeść w całości, razem z łodygą i liśćmi. Natomiast kiedy już... Tak, kiedy już wyrastają, sami ocenicie, czy to jest zjadliwe, czy nie. Jak się kroi nożem i widać, że to jest twarde, no wtedy wiemy, żeby wykorzystać tak, tę roślinę. Jest jeszcze kilka, może ze 3-4 roślinki jadalne, które tutaj były, ale muszą ulec wysuszeniu, zmieleniu i są przyprawą, więc używane są w mikroilościach, więc nie miało to sensu dla mnie za bardzo podawać roślin jako przyprawy, które i tak w smaku są gorzkie. Są jadalne, prawda, ale no nie są bogate, nie możemy ich się najeść, więc jakby to pominęłam. Także myślę, że z tego mamy piękną bazę szpinakową, jadalną, sałatkową, herbacianą, więc będziemy mogli przygotować z tego posiłek. I w trakcie jak będziemy gotować, to też będę o poszczególnych właściwościach tych roślin mówiła, żebyście sobie może jeszcze dopisali. I jak będziemy gotować, to na przykładzie soczewicy pokażę Wam, jak się gotuje według 5 przemian. Po to, żebyście już rozróżnili 5 smaków i o 5 smakach i 5 żywiołach i leczniczych właściwościach roślin. I po rachunku będziemy sobie mówić wieczorem i jutro, żeby te rośliny przyporządkować, dlatego że te rośliny, które wymieniłam, one mają genialne zastosowania właśnie lecznicze pod kątem znajomości jej smaku i paracelsusowego tego pojęcia, czyli kawa sygnatur, będziecie mogli już rozpoznać, na co są i jak działają. Choćby taka przytulia, prawda? Czepna. Jak ona się zachowuje? Jak wygląda? Jaką ma strukturę? Jaki ma kolor kwiatów? Biały kolor to jest zawsze układ chłonny, to jest zawsze limfa. Więc zawsze będziemy mieli taką informację dodatkową, co ta roślina jeszcze robi, jak działa, prawda? Gorzki smak będzie nam bardzo dużo mówił o właściwościach rośliny. Smak umami, czyli mocno ziemisty, chlorofilowy, prawda, taki no, bardzo soczysty, szpinakowy smak, też będzie nam dużo mówił, także... To jest opisane, tak, księdze?
Tak, generalnie na przykład, no wiadomo, że oni się posługują ziołami chińskimi, natomiast poznając te zasady, będziesz bez problemu mógł przełożyć je na ten... Kości to wpływa na... Na przykład, na narząd. Na drogę na przykład, tak? Też. Natomiast jest związany z pewnym narządem, jest związany każdy smak z pewnym specyficznym działaniem, energetyczną naturą. I zobaczcie, taką przytulię, na przykład jak rozłożymy sobie, będziemy się tym bawić później, właśnie jak już poznacie te pięć żywiołów, to naprawdę wprawnie po tym warsztacie spokojnie już będziecie mogli sobie próbować rozpoznawać. Nazwa, przytulia, tak? No co mi to mówi? Już coś oplata, prawda? Przytulanie się to jest oplatanie. Czyli też chroni, coś daje, prawda? To jest raz. Czepna. Jak ona się przyczepia, prawda? Ta tu akurat nie, bo jest młodziutka i mała, ale ona się bardzo czepia. Jak rośnie, jest niesamowicie długa, prawda? Czyli czyli już wiemy, że będzie sięgała do jakichś długich struktur w naszym ciele, prawda? Nie jak małe roślinki, które są płaskie, krótkie i tak dalej. Więc w ten sposób rozpracujecie całą roślinę. Smak, dobra, prawda? I działanie, bo kiedy się jej dajecie, tak jak to robili Chińczycy, no, najbardziej znany chiński fitoterapeuta, który rozpoczął i napisał pierwszą materię medykę ziół, niestety zmarł, dlatego że testował 300 ziół dziennie. No i ostatecznie przesadził. Więc natomiast zdążył opisać całą, w końcu trafił na te nieszczęśliwe, więc udało mu się to zrobić. I później właśnie mam tą godzinkę na zastosowanie ziół. I tutaj częściej z tych ziół nie uda nam się zebrać, bo taki akurat mamy tutaj region, a część ziół była bardzo ważna dla mnie z chwastów i roślin, które na pewno znajdziecie u siebie. I kilka takich uwag kulinarnych do nich. Też jak je jeść, jak je przetwarzać ewentualnie, lub na co szczególnie działają, co byłoby super. Więc mam kilka takich ziół, które być może nie znajdziemy tutaj, czy chwastów. Więc je też będę chciała z Wami omówić dziś lub jutro na tej części wykładowej, żeby też pokazać Wam, to są takie moje ulubione rzeczy. Naprawdę jest tych rzeczy do zjedzenia tak dużo i mają tak fajne działanie na te rzeczy, które głównie ludzie potrzebują pod względem chorób, że tak naprawdę nawet jak nie znacie się jeszcze tak dobrze na doborze ziół, to zawsze możecie to wszystko podać pacjentowi. Bo jeżeli zioła są trawienne, to strawi chorobę, jak to się mówi. Jeżeli zioła są przeczyszczające, to usunie chorobę. Jeżeli zioła są odżywcze, to na tyle się wzmocni, że pokona chorobę. Więc jakby to są takie filozofie medycyny chińskiej, gdzie jest takie zabezpieczenie dla terapeuty, gdzie mówi się, nie martw się, lecz, po prostu lecz to, co widzisz. Tak? Profesjonalne kursy z fitoterapii, jak i weekendy ziołowe cieszą się dużą popularnością. Dlatego warto skorzystać ze szkoleń weekendowych pod hasłem Zostań swoim uzdrowicielem lub z warsztatów profesjonaliści dla profesjonalistów. Informacje o szkoleniach można uzyskać wchodząc na stronę Zielarni Pienińskiej. Ten, kto potrzebuje wysokowibracyjnych ziół, może przyjechać do współpracującej z Zielarnią Pienińską ekobazy.